Dobry. Pokażę dzisiaj Państwu, co można zrobić z tui szmaragd. Za nami jest tuja szmaragd, zwykła. Każdy wie, jak szmaragd wygląda. Proszę bardzo. I pokażę Wam zaraz kilka sposobów, co można zrobić ze zwykłego szmaragda. Sposób pierwszy. Możemy szmaragda wyciąć na spiralkę. Proszę bardzo. Wygląda to tak. Całkiem efektownie, niewielkim nakładem siły i chęci, przy pomocy sekatora lub nożyc ogrodowych można wyciąć coś takiego. Jeżeli nie chcemy spiralki, bo sąsiad już ma taką, chcemy coś oryginalnego, możemy wyciąć szmaragda w kostkę. Proszę bardzo. Idealne krawędzie. Równa płaszczyzna. Nad kostką jest zrobiony walec. I u góry zakręcona spiralka. Taka kombinacja trzech elementów. Wygląda to dość efektywnie. Proszę bardzo zobaczyć. Łatwe w wymodelowaniu. Wiecznie zielone. Zima, lato. Całkiem efektownie to wygląda. Kolejnym modelem może być kulka ze szmaragda również i u góry taki walec. Kulka z walcem fajnie wygląda gdzieś koło wejścia. Idealnie okrągła kulka, pełna, widać, zwarta. Całkiem fajnie wygląda. Koło wejścia, koło furtki. U góry walec. Myślę, że jest to dość oryginalny sposób na wycięcie zwykłej tui. Kolejnym elementem może być u dołu zrobiony walec, całkiem szeroki. Średnica gdzieś około 50-60 cm. Później mały ring, niewielki. I u góry kolejny walec. Taka kopeczka. Całkiem fajnie wygląda. Świetnie się prezentuje koło wyjścia, jakieś ścieżki, furtki. Kolejny model. To szmaragd gdzieś wielkości 180 cm. Wycięty na trzy kule. Kolejny model. Szmaragd wielkości 180 cm. U góry kula i tutaj zrobiony w kształcie pionka szachowego. Proszę zobaczyć od tej strony. Są idealne trzy płaszczyzny do trójkąta. Bardzo fajnie wygląda. Może nie jest to tak efektowne na filmie, ale całkiem oryginalny model. Kolejnym modelem może być kulka i u dołu walec, tak na wysokość 1 metra. Zaprezentowałem Państwu kilka modeli, co można zrobić ze szmaragda. Myślę, że są to dosyć ciekawe propozycje. Wystarczy trochę chęci, nożyce, sekator. Życzę powodzenia. Do widzenia i zapraszam do następnych filmów.